Dobij 700 subów. Jak możesz, pozdrów mnie na filmie. Mogę. Pozdrawiam. There's greatness in you, Ender. The world needs you. You were bred for this. You see things in a way we can't. You alone can understand the enemy. You will be the one to save mankind. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzysiek Piersa. I dzisiaj będziemy tworzyć życie. Pobawimy się w patologicznego coacha. Dowiemy się, jak wygląda kariera pisarza. Sims 4, serdecznie zapraszam. Nie mogę powiedzieć, żebym do Simsów podchodził szczególnie poważnie. Grałem w Simsy 1, grałem w Simsy 2, teraz jesteśmy przy Simsach 4 i muszę powiedzieć, szczególnej różnicy pomiędzy nimi nie widzę. Wcielamy się w rolę samego siebie, czyli można powiedzieć, tworzymy własne idealne życie. Mają idealną sylwetkę, idealną fryzurę, zainteresowania, które sami byśmy chcieli mieć, nawet cechy charakteru zgadzają się. Jesteś piękny, taki idealny, taki... taki jak ja. Potem wybieramy parcelę, na której chcemy mieszkać. Mamy do dyspozycji 20 tysięcy simoleonów, więc na początku nie poszalejemy. Możemy pobudować swój własny dom, co zawsze w serii Sims było ukłonem w stronę fanów architektury. W Simsach mamy bardzo dużo możliwości tworzenia budynków od piwnicy aż po dach, dzięki czemu mamy masę możliwości tworzenia domów, ogrodów i czego dusza zapragnie. Pamiętajmy jednak, że na początku mamy tylko 20 tysięcy simoleonów, minus koszty działki, co oznacza, że nasz domek na początku nie zrobi wielkiego szału. Później możemy to wszystko pięknie otapetować, ofarbować i odywanić. Następnie umeblowujemy cały domek. Fajnym zabiegiem jest wybór pokoju na zasadzie schematu. Możemy od razu wybrać gotowy projekt pokoju i po prostu za niego zapłacić. Bardzo dobrze są też poukładane przedmioty, bo wystarczy kliknąć oddzielnie w sypialnię, w gabinecik, w jadalnię, w salon i od razu dostajemy zestaw mebli i sprzętów, które będą występować akurat w tym pomieszczeniu. A teraz zaczyna się prawdziwe życie. Nie wiem jak wy, ale ja dostawałem depresji grając simem podobnym do siebie. Za każdym razem, kiedy sim miał próbować rzeczy, które, cóż, mi odpowiadają najbardziej, zastanawiałem się, dlaczego sam się tym nie zajmuję. Kiedy mój sim zaczął grać na fortepianie, zacząłem myśleć o tym, kiedy ostatni raz sam ćwiczyłem jakąś melodię. Kiedy zaczął pisać książkę, zastanawiałem się, dlaczego ja sam w tym momencie nie piszę kolejnego podrozdziału. A w momencie, kiedy uderzał w worek treningowy, myślałem o tym, kiedy ostatni raz byłem na siłowni. Jednym słowem, realizując aspiracje swojego sima, czułem każdą minutę zaniedbywania własnych aspiracji. Simsy zdradzają nam tajemnicę życiowego sukcesu. Kazałem swojemu simowi grać na pianinie. Graj, ty nędzna karykaturo człowieka! Poświęcał na to każdą wolną chwilę, ładując w tym samym czasie pasek rozrywki oraz umiejętności. Graj! W pewnym momencie mój sim zrobił się naprawdę dobry. Mogłem w ten sposób zagrać nawet dla pewnej simki, zdobywając w ten sposób jej względy. I co maleńka? Się skacze, się pływa, się gra, to i się ma. Stąd definicja życiowego sukcesu. Jeżeli chcemy czegoś się nauczyć, musimy temu poświęcić czas. Niby taka prosta sprawa, a jednak wcale nie tak bardzo oczywista. Nie mogłem nie spróbować kariery pisarskiej w Simsach, która jest odwzorowana dosłownie 1:1. Na początku piszesz straszne gnioty i nikt nie chce tego czytać, nawet ty sam. Patrzcie go, jak pisze. Bestseller jego mać.
Na początku potrafisz pisać tylko opowiadania i książki dla dzieci. Nawet Simsy podpowiadają w tej kwestii. Jeżeli nie potrafisz pisać, nie bierz się od razu za beletrystykę, a co dopiero za fantastykę. Nawet pierwszą opcją wydania naszych nędznych wypocin jest własny sump. To jest absolutnie niesamowite. Nawet Simsy zbijają się z self-publisherów. Sprzedając prawa do książki, dostajemy dziennie przelew, który wystarczy nam właściwie na zrobienie sobie, opłacenie sobie śniadania i obiad o kolacji. To jest takie prawdziwe. Jestem urzeczony. Nawet w karierze pisarskiej pracujemy na początku jako bloger i dziennikarz. W sumie to nie jest śmieszne, bardziej smutne i tragiczne. Istnieje kilka życiowych nauk, które jesteśmy w stanie wyciągnąć z Simsów. Wykonując pewne rzeczy, robimy się w nich lepsi. Nie musimy od początku koncertować, możemy najpierw zdobyć umiejętności, a dopiero później się nimi pochwalić. Im szybciej zdamy sobie sprawę z naszej drogi życiowej, tym szybciej zaczniemy odnosić sukcesy na danym polu. Przyjaźń musi być pielęgnowana, podobnie jak kwiaty w ogrodzie. Gotując, możemy wzniecić pożar. Stojąc obok pożaru, możemy stanąć w płomieniach. Za pomocą gaśnicy możemy się ugasić. Awans w pracy zależy od naszego zaangażowania. SMS-owanie i czatowanie nie zastąpi nam kontaktu twarzą w twarz. Wychodząc z domu możemy poznać wiele osób, które mogą z kolei... Wow, 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 wow! Dzień dobry! Możemy zaprosić dziewczynę do łóżka. A, ty w ciąży jesteś! Nie, ja się cieszę, ja się naprawdę cieszę! A nie wiesz, kto jest ojcem? A, ten, no... Nie, ja tam się... Super, super, ten, no... Bo ja lecieć muszę, słuchaj, nie... Teraz akurat czasu nie mam, wiesz... Książki pisać muszę, nie... To pa. Simsy od pierwszej części przeszły bardzo długą drogę, obecnie dając nam niemalże idealny symulator życia. Nie wiem jednak, czy warto poświęcać na niego czas. W odróżnieniu do symulatora łodzi podwodnej albo statku kosmicznego, ciekawe życie wydaje się być na wyciągnięcie ręki, a do jego zakosztowania wcale nie musi być potrzebna symulacja. To wszystko w dzisiejszej strefie gracza, mam nadzieję, że Wam się podobało. Chciałbym pozdrowić każdą miejscowość, w której już się pojawiłem. Widzę, że cały czas oglądacie mój program, lubicie to, komentujecie. W komentarzach niejednokrotnie widzę dyskusje na temat tego, co zobaczyliście na kanale, co jest niesamowite, jest po prostu wzruszające. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia do przyszłego tygodnia.